witamy serdecznie. Przekazujemy słowo pisane, słowo Boże, świadkom Jehowy. Oni czekają na wyroki, a to na nich przyjdzie. To ktoś się siedzi zobaczyć. Dzień dobry. To jest wasze czas. Proszę. Wasza broszurka, przeczytaj. Możesz nagrywać. Jehowa wkrótce proszę, ja nie życzę sobie, żebyś nagrywała. Proszę. Bracia, Jehowa tak wkrótce zgładzi wszystkich niegodziwców. Tak jest. Czyli ciebie, bo Chrystus tak nikogo nie będzie gładził, tak bo on oddał życie. Tak jest, jakim sądem sądzi? Oddał życie, bo Judaszowi nie zabrał życia. Dobrze. A Jehowa odbierze życie, bo Jehowa będzie gładził tak właśnie. Jest. Dziękuję. No to wyrzucasz mnie. To oczywiście, bo ja zadzwonię ja na policję. Ja chcę ci pomóc. Ale proszę. A Jehowy nie ma, zadzwonię na policję. Zadzwonię na policję. Jehowy proszę opuścić. Przecież to wam będzie zabrane królestwo dane tym, co wierzą w Chrystusa, a tylko miłości prawdy. Proszę opuścić. Ale zobacz. Tak jest. Zdradziłeś Chrystusa z Jehową. Dobrze, proszę. Są tylko bracia w Chrystusie i siostry. Dziękuję. Mateusz 23, od 8 do 12. Dobrze, jesteśmy wszyscy uczniami Chrystusa, jednego nauczyciela. Proszę opuścić. Ameryka cię oszukała. Współczuję, bracie. Dobrze, tak jest, dziękuję. Wyroki przyjdą na was. Miłego dnia życzę. A to tam, jeżeli to zostanie opublikowane... Będzie, oczywiście. No to nawracaj braci do Chrystusa, bo zginiesz w Armagedonie. Dobrze, dziękuję. Po miłości. Będzie ci palić twoja nauka ze stołu Jehowy. Miłego dnia bo życzę. Bo Chrystus jest jeden nauczyciel. Mateusz 23,8. Ale brat nie jest miły. Tyle, co go zaprogramowali. Miłego dnia życzy. To jest ich program wyszkolony. O pouczynkach ich poznacie. Nawet nie chciał zobaczyć, przeczytać tego. To jest ich broszurki. Jehowa zniszczy wszystkich świadków Jehowy, bo wszystkie fałszywe bogi uśmiercają swoich poddanych. Ale Chrystus Król uratuje swoich uczniów. Jak w Sodomie i Gomorze, tam były trzy osoby, uratował. Lot i dwie córki sprawiedliwe. A teraz jak było za dni Noego, za dni Lotta. Czy oni mają groch z kapustą? Tu mówię o Chrystusie, a tu o Jehowie. Mają dwójce. A Mateusz 6,24 nie można służyć Jehowie i Chrystusowi. Jehowa to jest biznes, korporacja. Taki biznes, no. Nastawiali sal jak kościołów. Zamienili krzyże na pale. Tak. Stali na 230 krajach na rogach ulicy, na przystankach. Że Mateusz 24,14, że na świadectwo głosili. To ja z broszurką głosiłem, Zbyszek, Kasia Nieroba, wszyscy, Biedka, Czujny, Tobiasz, Sławek, Paweł, po prostu ci, co duch ich pobudził. I oni teraz głoszą na jedną godzinę, świadki Jehowy głosili 11 godzin po całym świecie i za jednego denara teraz na jedną godzinę przyjdą ci, co właśnie ten łotr na prawicy uwierzył. I będzie raj. Będą w raju ci, co uwierzą, wytrwają do końca. Bo czasy i pory. Teraz jest czas, żeby wejść w prawdę, w miłość w Chrystusie. Idźcie między opłotki. Wszystkich zapraszajcie na wesele baranka. Na wesele baranka, nie Jehowy. Chrystus jako baranek. Czyli oni niech się przebudzą. Efezjan 5,14 to przebudzenie do nich. Bracie, objawienie 50 i będziesz królem, nie? Będziesz miał Chrystusa nad tobą. U nas każdy mężczyzną jest Chrystus. U nas każdy mężczyzną jest Chrystus, którym Emanuel, Bóg z nami. Żywy Bóg patrzy na ciebie. I on chodzi w sandała. Chrystus nie posiadał nic. Proszę. No. Chrystus nie posiadał nic oprócz prawdy. Oni mają wszystko, ale prawdy nie chcą przyjąć, jak faryzeusze, odrzucają nas. Ale my ostrzegamy, Jakuba 5,19,20. My wszyscy jesteśmy braćmi w Adamie i braćmi w Chrystusie. Nie ma innych braci, jak są to fałszywi w świecie diabła. No, jak twoja religia, bracie, upadnie, to wiesz, do kogo masz się zgłosić. Do Chrystusa. No, bo religia upadnie, świadków Jehowy. Chrystus żadnej religii nie założył, tylko w oblubienicie. Objawienie 14 rozdział, jeden do tej oblubienicy. 144 tysiące, teraz Chrystus wybiera. Ameryka cię oszukała. Możesz być wybrańcem właśnie.
Poprzez wiarę, jak uwierzysz, jak apostoł Paweł uwierzył. No i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Nie, apostoł 9:5-20. Apostoł Paweł uwierzył, bo prześladował uczniów Chrystusa. Ja jestem uczniem Chrystusa, nie prześladuj mnie, przyjmij błogosław. Ja cię nie prześladuję. No ale nie chcę słuchać. Ale ja mam wolną wolę, tak? No tak, każdy ale czas jest bliski. My też nikogo nie zmuszamy. Raj będzie jak, na ziemi. Jeżeli wy produkujecie coś ważnego, to przyjdź pokazać. No tak? Mamy. Na razie się posługujecie tylko naszymi czasopismami. A ja mam jeszcze, chcesz? Dam ci. Mamy coś ważnego wyprodukowane. Nie wziął, powiedział, że coś ważnego. No. To dla nich te strażnice są takie ważne. Czyli, że mamy co od nich, tak? Ale mamy też tego, co oni nie mają. Czyli tu są łotry dobre, będą w raju, a tutaj łotr nie był. Chrystus jako słońce, każdego oświeci. Łukasza 19:27. No. Wróciliśmy im do skrzynki. Iskra z Polski. Tak. Anioła. Bogdan Dziecierski, ja, Urszulka Olszewska. No, anioły to są właśnie co służą. Klucze do królestwa i prawo im wróciliśmy. I teraz on nie chciał przyjąć. W samochodzie. Prawo mało mnie palców nie przyciął. Taki szybki. Tyle nam poświecili czasu. Czekają właśnie na wyroki, że Jehowa będzie uśmiercał. Jehowa jest fałszywym Bogiem, jak Balaam, Zeus, Posejdon, te bogi fałszywe wszystkie. Ra, jakieś tam bogi wymyślali. I teraz katolicy, poganie przed nich będą się nawracać. I katolicy będą głosić Chrystusa, tego prawdziwego. Chrystus Iskra z Polski, Chrystus Królem Tobiasz. Fajnie, że głosicie Tobiasz, prawdziwego króla. Obraz przemawia, tysiące słów mówi. A świadkowie Jehowy, Jehowa to jest biznes, korporacja, to jest takie bogactwo faryzejska, Buda, że sami widzieliście. Nawet 5 minut nie ten. I nawet na ich czasopismach nie wytłumaczył, jaka jest prawda, bo sobie zaprzeczają. Także mają grosz z kapustą, czy namieszane. Jeszcze raz pokazuję mi. To jest ich przebudźcie się o Chrystusie. Cytują wersety biblijne. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Śmierci już nie będzie, ani to, co pierwsze przeminęło. Czyli to jest słowo czytane, słowo Boże. A to jest teraz pierwsze zmartwychwstanie. Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobach pamięci usłyszą Jego głos i wyjdą. Czyli On teraz słyszał. Bo to jest Mateusza, 5 rozdział, Jana, 5 rozdział od 17-29. I to jest te pierwsze zmartwychwstanie. Łukasza, 15 rozdział, 24-32. On jako syn marnotrawny poszedł do świata, do Jehowy i ma wrócić do króla, do Chrystusa. Także to jest, bo Hebrajczyków, 4 rozdział, 4-13. Dzisiaj, jeśli głos tego słyszycie, i Jana, 10 rozdział, pasterz, owce znają głos Chrystusa. Owce Izraela, co poginęły. Mateusz 10:6. Ale on jest owcą od Jehowy. A Jehowa jest siły będzie niszczył. I w jakim świetle postawili Chrystusa? To na Jehowę spadnie, bo oni to głoszą. Jakie, co mówią, padnie na nich. Tak. Mateusz 7 rozdział od 1-5. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. A Chrystus osądził przez nas cały świat, bo my ostrzegając, sądy na nas padły. I byliśmy w sądzie ostatnio 17 sierpnia 2021 i dzisiaj przyszło ze sądu, że jest umorzona sprawa. Może ja pokażę nawet. Czyli to za odbieranie tlen zostało umorzone. Oczywiście koszty państwa tracą na tym. Dzisiaj listonosz mi przyniósł z sądy. Śląskiej, co właśnie było 17 sierpnia 2021. Tak, to jest data. I tutaj macie, że Ruda Śląska, Wydział Karny, umorzyć postępowanie prowadzonego przeciwko. I tu jesteśmy. Bogdan Cicierski, Urszula Olszewska.
i tam ci jeszcze inni. Od razu wszystkich umorzyli. I tu potwierdzenie jeszcze. Mając uwagę orzeczenie sankcji, kosz z sądami postępowania Skarbu Państwa, a tu, że wszczęte umarza, gdyż czyn nie jest zawiera znamion kroczenia. A to chodzi o COVID-a, tego fałszywego Boga. Próba wiary, objawienie 30, objawienie 13 rozdział, znamie beści, nie można będzie kupować ani sprzedawać. To się zaczęło, nie? Także kto ma Chrystusa, ma wszystko, a pieniądze covidowe, judaszowe srebrniki, bo dojdzie do tego, że jak pieniędzy nie będzie, dopiero będzie raj na ziemi. A na razie bez pieniędzy ludzie umierają w tym świecie. Ale ludzie też żyją jak ptaki, jak mają taką wiarę jak ptaki. Mateusz 6 rozdział. No to błogosławimy wszystkim. Błogosławimy. Świadkom i niech Świadkowie Jehowy się nawrócą i będą braćmi, siostrami w Chrystusie jednego nauczyciela, Mateusz 23, od 8 do 12. On jest nauczycielem, przywódcą, ojcem wszystkim. Bo Mateusz 15 rozdział, jeśli ślepi ślepego prowadzi, wpadną w dół. Oni siedzą już w tej dole, w orliku. Nagrać tam jest. No. O, właśnie dostali pakiet. No, dziś mamy 25 dzień sierpnia 2021. No i tak przyszedł Chrystus w jego czasie. Jak dla wnikliwych, Księga Daniela 12 rozdział, dla wnikliwych, którzy mogą to poznać. Czas, czasy, pół czasu i Chrystus przychodzi. Dwa dni, czyli 2000 lat mija. Chrystus przychodzi w nocy o północy, 1998 rok. 6000 lat mija od stworzenia Adama i trzeci dzień rozpoczął, bo trzeciego dnia zmartwychwstał, czyli Boga dzień jak 1000 lat. I Chrystus przychodzi. Dla prawdziwych czcicieli, Jana 4 rozdział od 20 do 24. Prawdziwych czcicieli, prawdziwego, jednego. 1 Koryntian 15, 22, 23, że w Adamie umieramy, to w Chrystusie mamy życie. Według Jego porządku, jako pierwszy Chrystus. Jego Ojciec jest naszym dziadkiem. Chrystus jest naszym Ojcem. Potężnym Królem, Władcą, Ojciec Immanuel, Bóg z nami. Rzymian 8, rozdział, błogosławimy. Błogosławimy.